Ja chciałbym dzisiaj podzielić się z wami, jakby kontynuować jeszcze temat. Nie wiem, czy będziemy długo jeszcze kontynuować, ale może to już jest ostatni odcinek, zobaczymy, tej serii o Duchu Świętym. Duchu Świętym 24/7, czyli 24 godziny, 7 dni w tygodniu, czyli non-stop. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli o czymś, co bardzo często zapominamy, albo co jakby nie myślimy o tym, myśląc o dziełach Ducha Świętego, o tym, co Duch Święty robi, jakie jest jedno z, tak myślę, że z głównych zadań, jednym z głównych. Bo koncentrujemy się na różnego rodzaju odczuciach, jakichś przeżyciach i tak dalej, ale zapominamy o czymś tak ważnym, jakim są owoce Ducha. I dlatego dzisiaj chciałem, żebyśmy sobie o tym krótko powiedzieli. Że pomódlmy się. Panie, tak dziękuję Ci za ten przywilej, że możemy być teraz tutaj. Dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas, za to, że wreszcie możemy też być słyszani w miejscach, w których jesteśmy teraz oglądani. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił teraz rozważanie tego słowa. Namaść moje usta do głoszenia, nasze uszy do słuchania. Uwielbi się, Panie Jezu, pośród nas. W Twoim świętym imieniu Cię o to prosimy. Amen. Gdy Jezus dokonał swojego dzieła tutaj na ziemi, o którym czytamy w Jana 19:30, gdy wykrzyczał, wykonało się, dzieło zostało dokonane. Wiecie, to nie jest tak, że On po prostu przestał w ogóle działać, że dokończył coś i koniec. Nie. On cały czas jeszcze działa. On wstawia się za nami, On przygotowuje dla nas miejsce, ale myślę, że jedną z takich ważnych rzeczy, którą zrobił jeszcze, to posłał Ducha Świętego. On już nie jest fizycznie obecny tutaj na ziemi, ale Jego Duch jest obecny. Posłał swojego Ducha, który jest z nami, jest w nas. Wiecie, w Jana 15:7 jest powiedziane, że jeśli będziemy trwać w Bogu i będziemy, to są słowa Jezusa, i słowa moje będą trwać w was, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Jakby on mówi, że naszym celem jest tutaj na ziemi, to jest też to, żeby trwać w Nim, trwać w Jego Słowie, poznawać Jego Słowo. I później w 8 wersecie mówi, przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie, staniecie się uczniami moimi. Możemy uwielbiać Boga w naszym życiu, gdy będziemy wydawać owoce, jakieś owoce. Będziemy uczniami Jego, będziemy podobni do Niego, będziemy się stawać tak jak Im. Jezus od 14 rozdziału Ewangelii Jana mówi o Duchu Świętym. Dlatego myślę, że te słowa tak warto jest w kontekście też odnosić do tego dzieła Ducha Świętego, który jest posłany między innymi po to, żeby przygotować nas, wyposażyć nas, ale też abyśmy my wydawali owoce w swoim życiu. I to nie byle jakiś mały owoc, ale obfity owoc. A przez to będziemy wielbić Ojca, który jest w niebie. Wiecie, ja myślałem o tym, jak zmieniało się życie ludzi w momencie, gdy Duch Święty wstępował w nich i wykonywał swoje dzieło w nich. Czytamy nawet w Dziejach Apostolskich, początki dziejów, 1 do 5 rozdziału. Widzimy chociażby Piotra, który wyparł się Jezusa, który ukrywał się gdzieś tam, bo się bał, ale gdy Duch Święty stąpił na niego, on z pełną odwagą, pełen energii głosił Ewangelię, głosił Słowo, głosił tego, którego wcześniej sam się zaparł. Mało tego, w Dziejach w 3 rozdziale, gdy stanął w świątyni i głosił tam przed tymi uczonymi, wszystkim w piśmie, to powiedział im te słowa, to wy wyparliście się Jezusa. Duch Święty całkowicie zmienił jego życie. To, co stare przeminęło, teraz wszystko jest nowe i teraz on mówi, ja z odwagą stoję przed wami, aby głosić wam. Ten pierwszy kościół na początku, uczniowie, którzy byli zastraszeni, chowali się gdzieś w górnych izbach, gdzieś tam po tym, jak Jezus odszedł. Ale gdy Duch Święty wstąpił, z odwagą idzie i zmienia świat. Dzieła Ducha Świętego. Mało tego, w 4 rozdziale, w 4 rozdziale, 13 wersecie, zobaczcie, jakie ciekawe słowa. Jest powiedziane, gdy widząc ludzie, gdy widzieli odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to są ludzie nieuczeni i prości, dziwili się i poznali ich też, że byli z Jezusem. To jest ciekawe, bo to byli prości ludzie.
jest powiedziane, nie uczeni, prości. Ale jaki owoc wydawali swojego życia. Jaki nieprawdopodobny owoc. Nie, i to, co czyniło różnicę, to nie była ich elokwencja, wykształcenie, majątek, który mieli, to ile mieli followersów na różnych mediach społecznościowych. To nie było, w ogóle to nie jest istotne. To, co się liczyło, to jest to, że ludzie patrząc na nich, widzieli te owoce. Widzieli Chrystusa w nich. Widzieli, że oni byli z Jezusem, bo ich życie było zmienione, bo przebywali z Jezusem. I to jest to, co czyni różnicę. Dlatego myślę, że to, o czym my często zapominamy, to jest to dzieło Ducha Świętego, który On chce uczynić nas bardziej podobnym do Jezusa. Żebyśmy w naszym życiu wydawali owoc Chrystusa, żebyśmy byli podobni do Niego. Ludzie koncentrują się i cały czas, i tak myślą, jak myślą o Duchu Świętym, to myślą o różnego rodzaju emocjach, przeżyciach, uniesieniach i o tym, że Bóg do mocy, ale zapominamy o tym, że Duch Święty został też posłany, aby uczynić nas coraz bardziej podobnym do Boga, żebyśmy w naszym życiu przynosili ten owoc wspaniały. Tam 2 Koryntian 13, od 17 do 18, mówi, że tam, gdzie jest duch, tam jest owoc, tam jest wolność. I zobaczcie, że dzięki duchowi jesteśmy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Jesteśmy przemieniani przez tego ducha. Stajemy się zupełnie nowym człowiekiem. Jakby po nowym narodzeniu jesteśmy nowym stworzeniem. Jakbyśmy mieli zupełnie nowe DNA, jesteśmy nowym, zupełnie nowym stworzeniem. To, co stare, to przeminęło. I Duch Święty chce zmieniać nas. Czynić nas podobnymi do Chrystusa. I to jest tak ważne dzieło Ducha w nas. I On będzie to czynił, nie będzie ustawał. I oczywiście w naszym życiu będziemy spotykać się z różnymi okolicznościami, z różnymi sytuacjami, które czasami będą niewygodne i będziemy próbowali jakoś unikać. Ale wiecie, w każdej z tych sytuacji Duch Święty będzie działał. Aby używać te sytuacje do tego, żeby zmieniać nas na obraz Chrystusa. Wiecie, i czasami może być tak, że możemy krzyczeć, Boże, zmień te okoliczności, ale On nie będzie zmieniał okoliczności, ale On może zmienić nas. W tych okolicznościach. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który był w pracy i mówi, że tak straszne jest to miejsce, wszyscy tam się ze mnie śmieją, wszyscy to, tamto, bo z powodu mojej wiary i tak dalej. I modlę się, żeby Bóg mnie stamtąd wyrwał, żebym wreszcie miał spokój z tym wszystkim. I tak jak rozmawialiśmy, tak powiedziałem, ale słuchaj, ale może Bóg cię tam postawił w tym miejscu. Bo chcę, żebyś ty był solą i światłem dla tego miejsca. Bo być może ty jesteś jedynym traktatem ewangelizacyjnym, jaki ci ludzie będą kiedykolwiek w życiu czytać. Może Bóg chce użyć ciebie, żeby zmienić tych ludzi. Dlatego postawił cię w tym miejscu. I gdy tak rozmawialiśmy, później po jakimś czasie, on mówi, wiesz co, gdy zacząłem w ten sposób na to patrzeć, zupełnie moja postawa się zmieniła, moje podejście się zmieniło. I przestałem się zmagać z tym wszystkim, ale zacząłem tak po prostu ufać Bogu, że Boże, użyj mnie tu, gdzie jestem. Zmieniaj mnie, moją postawę, żebym dla tych ludzi był świadectwem, obrazem tego, co Ty możesz uczynić w ich życiu. Gdy czytamy w Efezjan w 4 rozdziale od 11 do 16 wersetu, tam jest powiedziane, że Duch Święty dał nam dary, dał nam liderów, On jednych ustanowił apostołami, prorokami, nauczycielami i tak dalej. On dał tych wszystkich ludzi i dał Kościół, te dary dla Kościoła, aby przygotować nas do służby. Do tego, byśmy wydawali owoc w naszym życiu, ten owoc Ducha Świętego. Czyli gdy zrozumiemy, że Duch Święty pracuje w nas, i On nie ustaje. Pracuje, aby nas zmieniać. To wtedy zupełnie inaczej patrzymy na to, co wszystko dzieje się wokół mnie. Rzymian 8, 29 mówi, że tych, których przeznaczył, przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Wiecie, On przeznaczył nas, abyśmy stawali się podobni do obrazu Syna Jego, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Chrystusa. Gdy zrozumiem, co Duch Święty chce uczynić we mnie, to zmienia też perspektywę na to wszystko, co się wokół mnie dzieje. Tak, ja rozumiem, że super piękne i fajne są błogosławieństwa
bycie błogosławionym, bo masz, nie wiem, masz pieniądze, masz zdrowie, zwycięstwa odnosisz, to wszystko jest super, ale to nie jest celem Ducha Świętego w nas. To jest Boża łaska, że takie rzeczy nas spotykają. To jest Boża łaska. Ale Duch Święty chce, aby w tym świecie, w którym jestem, abym był solą, światłością, abym był tak jak Jezus, był odbiciem Jego charakteru, Jego natury, tego, kim On jest. Bo dlaczego? Bo jestem Jego ciałem. Jesteśmy ciałem Chrystusa, Kościołem. Wiecie, to jest piękny obraz. Tak naprawdę, gdy się nad tym zastanowimy, to Biblia naprawdę cudowny sposób ten obraz przedstawia nam, że jesteśmy ciałem Chrystusa. Bo wiecie, co Jezus zrobił, gdy w ciele przyszedł na ten świat? Gdy stał się człowiekiem? Gdy chodził po tej ziemi? Gdy widział kogoś chorego, to go dotykał, uzdrawiał. Gdy widział głodnego, karmił. Gdy widział potrzebę, to działał w oparciu o tą potrzebę. Nie zamykał się na ludzi. Był otwarty dla nich. I teraz pomyślę, że ty i ja jesteśmy Jego ciałem. Jego nie ma tutaj na ziemi fizycznie, ale jest Jego ciało. Jesteś ty i ja. Jesteśmy świątynią Jego. Mamy dwie ręce, dwie nogi i możemy iść i czynić to, co On czynił tutaj na ziemi. Możemy być obrazem Jego dla wielu innych osób, które są wokół nas. Wiecie, to jest, ja myślę, że to jest to dzieło Ducha, o którym tak często zapominamy. To, że Duch Święty pracuje w nas 24/7, aby zmieniać nas na obraz Chrystusa. Żebyśmy byli bardziej podobni do Niego. I jak to się dzieje? W jaki sposób ja mogę być bardziej podobny do Niego? W jaki sposób mogę odzwierciedlać Jego charakter, Jego naturę? Poprzez właśnie ten owoc, który On wytwarza w nas. Owoc Ducha. Ten owoc, który objawia ten charakter i naturę Boga. Galacjan 5, 22-23 mamy te owoce wypisane. To jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To są te cechy, które tak potrzebujemy, aby objawiać Chrystusa w tym świecie. Ciekawe jest to, że wcześniej, w poprzednich wersetach, Paweł tutaj mówi o uczynkach ciała i mówi, że to nie jest to, co powinien objawiać wierzący człowiek, ale to jest to owoc Ducha. Ci, którzy chodzą w Duchu, to w 24 wersecie powiedzie, ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciała wraz z tymi wszystkimi uczynkami ciała. Po co? Żeby ten Duch i owoc Ducha był objawiony w nas. Żeby był widoczny przez nas. I te owoce, widzicie, to jest ciekawe, bo to jest owoc, to jest liczba pojedyncza. To jest jeden owoc, który składa się z wielu części. Albo tak jak nie tak dawno mówiliśmy na ten temat. Mówiliśmy na temat każdego z tych owoców poszczególnie. Każde kazanie na jeden z tych owoców. To była seria pod tytułem Bezobjawowe chrześcijaństwo. Można to odsłuchać jeszcze, więc nie będziemy wszystkiego teraz powtarzać. Ale ten owoc to są cechy, to nie są dzieła. To nie są rzeczy, które ja muszę wytwarzać. Duch Święty wytwarza to we mnie i On chce, żeby moje życie cechowało się właśnie tym. Takimi rzeczami. Znaczy, tak jak popatrzymy na ten owoc, to tak jakby można powiedzieć, że one dzielą się na trzy części. Pierwsza część to mówi o takiej relacji mojej z Bogiem. Druga taka moja relacja z innymi ludźmi. I trzecia to taka relacja z samym sobą. Jakie ja mam podejście do siebie. W jaki sposób ja traktuję siebie. I zobaczcie, tak krótko tylko, jak te cechy powinny się objawiać w naszym życiu. Miłość, to jest to słowo agape, ta Boża miłość, pełna poświęceń, która nie szuka swego. Taka miłość, która jest cechą, jedną z cech tej miłości to jest też taki heroizm, gdzie składam swoje życie za innych. Wiecie, heroizm, który jest tak dzisiaj niepopularny, bo ludzie myślą tylko o sobie, ale ta miłość składa swoje życie dla innych. Jana 15:13 mówi, że nie ma większej miłości niż te, gdy składasz swoje życie dla kogoś. Czy moje życie cechuje ta miłość? Duch Święty jest tym, który chce tą miłość wytworzyć w nas. Żeby nasze życie cechowało się tą miłością. Radość, to słowo chara, greckie słowo, to jest taka radość, która jest niezależna od okoliczności.
Od tego, jak się czuję, czy jestem zdrowy, czy mam wystarczająco na koncie, od tego, co robię. Nie, to jest zupełnie niezależne. To jest taka radość, która jest głęboko zakorzeniona, gdzieś tam głęboko pod powierzchnią. Tak jak ocean, który gdzieś tam na dnie, woda jest cicha, spokojna i tam nie ma żadnego poruszenia. Jest spokój, cisza. A na górze po prostu burza, fale, ale na dnie jest cisza. Dlatego radość to jest taka radość, gdzie ja jestem nieporuszony. Mam pełne zadowolenie, pełną wystarczalność w Bogu. Niezależną od tego, co wokół mnie się dzieje. Pokój. Eiren. To greckie słowo, które mówi o harmonii, o bezpieczeństwo, o takim wyciszeniu w czasie burzy. Mam pokój. Wiecie, to przez to, co Chrystus uczynił na krzyżu, wprowadził pokój między nami a Bogiem. Bo grzech wprowadził stan wrogości pomiędzy nami a Bogiem. Święty Bóg nie ma społeczności z grzechem. Ale przez to, co Chrystus uczynił na krzyżu, wprowadził pokój Boży, harmonię w tą relację między nami a Bogiem. I teraz ten pokój z Bogiem wnosi Boży pokój w nasze życie. I możemy mieć ten pokój. Mam pełne pokoju, zaufanie Bogu. Mimo, że nie wiem, co przyniesie jutro. Być może włączam telewizor i słucham wiadomości i z przerażeniem mógłbym myśleć o tym, co będzie jutro, ale nie. Ja mam ten pełen pokój, który Bóg wprowadził w moje serce i wiem, że mogę Mu zaufać. Cierpliwość. Markotumia. To jest, wiecie, bo to jest bardzo ciekawe słowo, bo my tak czasami myślimy, że bycie cierpliwym to jest, nie wiem, stać w kolejce cierpliwy i tak dalej. Ale to słowo tutaj, to jest zupełnie ma inne znaczenie. Ono nie mówi o cierpliwości względem prób, względem jakichś doświadczeń w naszym życiu, ale raczej względem ludzi, względem innych wokół nas. Makrotumia. To jest słowo, które pochodzi, jakby powstało z dwóch słów. Makro, czyli długo, daleko i tumos, gniew, złość, pełne pasji, wzburzenie. Czyli to innymi słowy mówi, ja mam taką cierpliwość, czyli może mógłbym mu komuś oddać na podstawie tego, co mi zrobił i okazać wzburzenie, okazać złość i rewanż, ale nie robię tego. Duch Święty sprawia w moim życiu, że odkładam swoje prawa, aby tego nie zrobić. Żeby okazać łaskę, okazać miłosierdzie, być cierpliwy wobec drugiej osoby. To jest coś, co naprawdę tylko Duch Święty może wytworzyć w nas. Naturalnie to byśmy chcieli oko za oko, ząb za ząb, odpłacić każdemu tym, co zrobił, ale Duch Święty w naszym życiu działa, byśmy wytworzyli ten owoc, byśmy okazali cierpliwość wobec tego, który być może zrobił coś złego wobec nas. Uprzejmość. Krestotes. To jest ciekawe słowo, bo ono znaczy taką dobroć serca, cechę, która zawsze szuka, by czynić dobro, by okazać komuś dobroć. Cecha, której tak trudno i próżno szukać w świecie, gdzie ludzie raczej myślą o sobie. A widzimy wokół siebie raczej uczynki ciała, o których Paweł mówi w Galacjach w 5 rozdziale. Ale ta uprzejmość to jest coś, co Duch Święty wytwarza, abyśmy byli podobni do Chrystusa. Byśmy mieli te cechy, które Chrystus chce, abyśmy objawiali. Tytusa 3:4 mówi, że z powodu dobroci Bożej, to jest to słowo krestotes, Bóg zbawił nas. Bóg był dobry i okazał nam tą dobroć. I to jest słowo agatotsune. Kolejne słowo, dobroć. Taka moralność, moralna doskonałość życia i serca. Bóg chce, żebyśmy w naszym życiu wytwarzali właśnie tą cechę. Żebyśmy tacy byli. A przez to będziemy bardziej podobni do Niego. Będziemy okazywać temu światu to, co Chrystus przyszedł, aby pokazać. Wiecie, Efezjan 5, od 8 do 9, to jest ciekawe, że to słowo dobroć, agatosune, łączy się ze sprawiedliwością i z prawdą. Wiecie, łączy się z tymi dwiema rzeczami. Wiecie, dlaczego to jest istotne i tak ważne? Bo bez dobroci, bez tej dobroci, gdy będziemy okazywać sprawiedliwość i prawdę,
to będziemy mogli niszczyć ludzi. Dobroć jest tym, co sprawia, że moje przekonania nie zabijają drugiego człowieka, ale pozyskują go. Ja mogę mieć przekonanie, ważne jest, żeby mieć przekonania, ale same przekonania, jeżeli nie idą w parze z tą dobrocią, z tym agatosune, to mają moc do tego, by niszczyć innych ludzi. Ale Bóg mówi tam w Efezjan 5:8-9, że ta dobroć i sprawiedliwość, i prawda, te trzy rzeczy idą razem. I Duch Święty to chce wytwarzać. Nie, no bo my oczywiście, jak ktoś coś złego uczyni, to od razu chcemy poprawiać, karcić, gromić, napominać, ale bez tej dobroci to nie podchodź. Wiecie, to jest ciekawe, bo jak ja myślałem o tej dobroci, którą Bóg wytwarza w nas. Wiecie, czasami boimy się zaufać Bogu, bo nie do końca wierzymy, że On jest dobry. I myślimy tylko, On jest sprawiedliwy, On jest prawy i zaraz mnie zniszczy za to, co zrobiłem, za to, co się wydarzyło w moim życiu. Upadnę i On za chwilę mi pokaże. Ale On też jest dobry. On jest dobry. Wiecie, tak trudno jest zaufać komuś, wobec kogo myślę, że on nie jest życzliwy wobec mnie, że nie jest dobry. Trudno jest komuś takiemu zaufać. Ale pomyśl, że Bóg jest dobry wobec ciebie. Dlatego możesz Mu zaufać. Wiecie, gdy pytasz kogoś o drogę, no to musisz temu komuś zaufać. Ja pamiętam kiedyś w Nowym Jorku zapytaliśmy człowieka o drogę, jak dostać się do jakiegoś miejsca. On nam pokazał przeciwny kierunek. No i zaczęliśmy iść w tym kierunku i nagle się okazuje, że te numery tych ulic rosną zamiast maleć tam, gdzie szliśmy i musieliśmy zawrócić. Wiecie, ale jeżeli wiesz, że ktoś jest życzliwy wobec ciebie, ktoś jest dobry, to nie wprowadzi cię w błąd. Poprowadzi cię dobrą drogą. Dlatego pamiętajmy, że Bóg jest dobry i On chce, żebyśmy objawiali też tą dobroć innym ludziom. I to jest praca Ducha Świętego w nas. My nie jesteśmy w stanie wytworzyć tego sami z siebie, ale On wytwarza te rzeczy. Wierność, to jest to słowo pistis, znaczy też wiara, to jest taka delikatność, nie tylko lojalność, oddanie, takie szczere zaufanie Bogu. Wiecie, ja mogę niewzruszenie trzymać się tego, co On powiedział, bo Mu wierzę. Bo On jest dobry. On jest wiernym Bogiem. Wiecie, Treny 3, 22-23 mówi, że wierność Jego jest wielka i każdego dnia objawia się na nowo. Psalm 36:6 mówi, że Jego wierność sięga obłoków. On jest wiernym Bogiem. Komu mogę Mu zaufać? Przypowieści 26 z kolei mówi, że ludzie zawodzą. Trudno znaleźć kogoś, kto będzie wierny, komu będziesz mógł zaufać. Ale Duch Święty, Jego pracą w nas jest to, aby sprawić, abyśmy mogli być właśnie takimi ludźmi. Ludźmi słowa. Jeżeli coś mówimy, to się tego trzymamy. A nie jesteśmy tak jak dzisiaj. Wiecie, dzisiaj tak żyjemy w świecie, w którym słowo przestaje mieć jakąkolwiek wartość. Ludzie mówią rzeczy i po prostu potrafią nawet w żywe oczy kłamać, oszukiwać, mówić, zmieniać zdanie. Tak, na kuźni dla mężczyzn mówiliśmy o Danielu, że to był właśnie taki nieprawdopodobny człowiek, który trzymał się tego wszystkiego, w co wierzył. Nie zmieniał się, bo okoliczności były niesprzyjające. Bo nakaz prawa był taki, a nie inny. Nie, on był wierny i trzymał się tego wszystkiego. Wiecie, to jest coś, co Duch Święty chce w nas wytworzyć. Będą się zmieniać okoliczności, będą się zmieniać rządy, będą się zmieniać prawa, ale Bóg mówi, bądź wierny w tym wszystkim, mojemu słowu. I my to możemy doświadczyć tylko przez Jego dzieło w nas. Potem jeszcze łagodność, proatos. To jest właśnie ta delikatność, pokora, takie bycie uniżonym. A można by też inaczej powiedzieć, taka moc pod kontrolą Ducha Świętego. Nie? Ta łagodność sprawia, że ja zupełnie inaczej patrzę na ludzi. W Galacjan 6 rozdziale jest powiedziane, że jak ktoś upadnie, to możemy podejść do takiej osoby w duchu łagodności, żeby taką osobę poprawić. W tym duchu łagodności. Nie tak po prostu przyjść i walić po głowie, ale w tym duchu łagodności. Bo wiecie, nic nie objawia bardziej niegodziwości, legalizmu, jak podejście do tego, który upadł.
W legalizmie możemy zniszczyć drugiego człowieka, ale wiara mówi w duchu łagodności. Łagodności. To, jak patrzysz na ludzi, zdeterminuje to, jak będziesz ich traktował. Ja wierzę w to głęboko, że Duch Święty chce wypracować w nas tą łagodność, abyśmy patrzyli na innym w tym duchu łagodności. I nawet jeżeli ktoś upadnie, jeżeli komuś się potnie noga, to żebyśmy potrafili przyjść do tej osoby, aby jej pomóc, a nie żeby ją zniszczyć. Kiedyś właśnie, już to powtarzałem niejednokrotnie, ale bardzo mi się podoba ten cytat, który kiedyś usłyszałem, że niestety chrześcijaństwo to jest jedyna armia, która dobija rannych zamiast ratować. Bo zapominamy o tym duchu łagodności. A to jest coś, co Duch Święty chce w nas wytworzyć. I wstrzemięźliwość, enkratea, takie opanowanie, moc, by panować nad pragnieniami, nad ciałem, nad grzechem w umyśle i w czynach. I Duch Święty chce to wytworzyć w nas. Chce sprawić, żebyśmy w ten sposób funkcjonowali. To wszystkie, cały ten owoc, to wszystko wytwarza Duch Święty w wierzącym. To nie jest coś, co ja muszę wytworzyć w sobie, ale to jest Jego dzieło we mnie. Dlatego ten owoc jest tak ważny. I nie możemy zapominać, że to dzieło Ducha Świętego, wytwarzanie, sprawianie, że będziemy podobni bardziej do Chrystusa, że będziemy przynosić ten owoc, jest tak istotne. Wiecie, naprawdę, zrozummy to, bo czasami naprawdę jest tak, że ludzie tak bardzo się koncentrują na tym, żeby skakać, krzyczeć, podnosić ręce, że to jest tu, mucić językami, jak ja to mówię, bo po prostu czasami jest taki chaos, jak gdy się słyszy. Po prostu i myślą, że to jest całe dzieło Ducha Świętego. A zapominam o czymś, co jest tak istotne. Jak to, aby zmieniać nas na podobieństwo Chrystusa, abyśmy wydawali ten owoc Ducha, aby on był widoczny w naszym życiu. Bo wiecie, duchowość nie jest oceniana aktywnością, jak wysoko ręce podniosę, jak głośno będę krzyczał. Nie, ale tym owocem. Czy przynoszę ten owoc? Bo ja znam naprawdę ludzi, którzy potrafią na pamięć cytować tysiące wersetów. Ale rozmawiasz z nimi i nie widzisz tego owocu. Nie widzisz miłości, która wypływa z nich. Ale widzisz tą pychę, tą wywyższanie siebie. Bo ja jestem na wyższym stanie duchowości. Ale ja wierzę w to, że gdy staniemy przed Bogiem, On nie będzie nas pytał o to, a ile ty wersetów znałeś na pamięć? Albo a jak wysoko ręce podnosiłeś w kościele, gdy wszyscy śpiewali i krzyczeli wokół ciebie? Nie, ale raczej myślę, że On zapyta nas, czy kochałeś Boga i ludzi? Czy twoje życie obfitowało w ten owoc? Czy pozwoliłeś Duchowi Świętemu działać w twoim życiu, aby zmieniał to życie, aby ono było bardziej podobne do Chrystusa? Wiecie, gdy pozwolimy, aby Duch Święty działał w nas w ten sposób, to te wszystkie dzieła, te wszystkie inne rzeczy będą wypływać z tego. Bo gdy będziemy mieć ten owoc, to wszystko inne będzie pochodną tego. No to jak to się odbywa? W jaki sposób ja mogę stawać się podobnym do Chrystusa? To już tak krótko. Po pierwsze, zaczyna się od tego, że Duch Święty zaczyna cię przekonywać. Jak to jest ktoś niewierzący, to go przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, o tym, że potrzebuje Zbawiciela. Jana 16, 7-13 czytamy o tym przekonywaniu Ducha. Dlaczego? Bo grzech oddzielił nas od Boga. I potrzebujemy na nowo tą relację. I Duch Święty przekonuje nas, że jest coś nie tak. Że potrzebujemy Zbawiciela. Ale gdy jesteś wierzący, to Duch sprawia, nie Duch, tylko grzech zamyka, zakłóca to pełne doświadczenie Ducha w swoim życiu. Dlatego Duch Święty przekonuje o tych rzeczach. No jeżeli Duch ciebie przekona, zrozumiesz, że potrzebujesz Zbawiciela, to wtedy Duch zdradza cię na nowo, rodzisz się z Ducha. Jana 3,15, 2 Koryntian 5,17. Rodzisz się na nowo, stajesz się nowym stworzeniem. I później wzrastasz w Panu. Zaczynasz z Nim wzrastać. Najpierw jak niemowlę, 1 Piotra 2, jak wzrastasz, żywisz się tym mlekiem, pokarmem takim małym, jak ostatnio widziałem, jak Laura malutka po prostu mleczko to po prostu wciągnie, jak oszalała. I przybywa, i rośnie, i rośnie. Jej nie damy jeszcze stałego, takiego mocnego pokarmu. Jeszcze jest za mała.
ale my wzrastamy w Panu. 1 Tesaloniczan 2, od 7 do 11 mówi, że robimy to przez Słowo, ale też przez ciało Chrystusa. Przez Kościół. Może być tak, że czujesz się, że potrzebujesz, żeby cię ktoś przytulił. Może Duch Święty cię nie przyjdzie, nie przytuli cię. Ale On zrobi to przez kogoś. W Kościele, przez ciało Chrystusa, przez swoje ciało. Kościół. Wzrastamy w Panu i zaczynamy wtedy obfitować w Chrystusie. Jana 15. Obfitujemy w Nim przez Słowo, przez modlitwę, przez relacje z Nim, przez ciało Chrystusa, ale też Hebrajczyków 5, 11 do 14 mówi, że już wtedy nie spożywamy samego tego mleka, ale co już wtedy ten mocny pokarm. Poznaję go, coraz bardziej Jego Słowo i chodzę w Duchu. Kolejna rzecz, Galacjan 5, 16 do 18. Chodzę, zgadzam się z Nim, mówię, Duchu, prowadź mnie, chcę iść tą drogą, którą Ty masz dla mnie. I gdy tak robię, to wtedy objawiasz Chrystusa. Wtedy objawiam Chrystusa całym swoim życiem. Efezjan 4, 14 do 16 i Galacjan 5, 22, 26. I Chrystus jest uwielbiony. I zaczynam przynosić owoce. I widać te owoce w moim życiu. Ludzie patrząc na mnie mogą tak jak na uczniów popatrzeć, o, ależ to człowiek jakiś prosty, nieuczony, ale widzę jego życie, że jest inne. Jakbym widział Chrystusa. Wiecie, że to jest tak istotne, bo nasze życie to już nie nasze życie. Należymy do Niego. Wiecie, i ludzie dzięki temu mogą zobaczyć coś więcej niż tylko nas. Dlatego tak ważne jest to, co mówimy, że być napełnionym Duchem to nie mieć coraz więcej Ducha, coraz Duchu więcej, więcej. Po prostu On już jest. Ale potrzebuje mniej siebie, żeby On całkowicie mógł się objawić tym wszystkim. I prawdziwe życie chrześcijańskie, tak naprawdę, które jest prowadzone i pełne przez Ducha, to jest życie Chrystusa w nas. To jest życie Chrystusa. Efezjan 3, 16 do 17 i Filipian 1, 21. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że życie chrześcijańskie jest łatwe. Nie jest łatwe. A ja powiem inaczej. Może inaczej. Życie chrześcijańskie jest trudne. Ale ja powiem inaczej. Nie jest trudne. Jest niemożliwe w ciele. Żyć życiem chrześcijańskim bez Ducha Świętego to jest coś niewykonalnego. Bez Niego nigdy nie będziemy wydawać takiego owocu. Bez Niego nie staniemy się bardziej podobni do Niego. Dlatego potrzebujemy Go. Dlatego, tak jak tutaj Filipian 1,21 jest powiedziane, że życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Dla mnie Chrystus jest najważniejszy. Potrzebuję mniej siebie, ale więcej Jego w moim życiu. I prawdziwe życie chrześcijania to życie Chrystusa w człowieku. 2 Koryntian 5, 17, 2 Koryntian 4, 5 do 10, Galacjan 2, 20. Wiecie, w nas, my potrzebujemy tego życia w nas, każdego dnia. Nie możemy patrzeć na innych i mówić, a mnie to nie dotyczy, niech inni się tym zajmą, a to dla pastorów, dla liderów, nie, dla mnie, to jest dla mnie. Mniej mnie. Paweł powiedział, on był faryzeuszem nad faryzeusze, był znawcą Pisma, ale on powiedział, ja jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje Chrystus we mnie. W moim życiu liczy się Chrystus, nie liczę się ja. To jest prawdziwe życie chrześcijańskie. To życie chrześcijańskie to jest to życie Chrystusa, które objawia się w nas przez Ducha Świętego. Rzymian 8, 1 do 17, Dzieje 1, 8 i Galacjan 5, 16 do 25. Życie chrześcijańskie to nie lista nakazów, zakazów, które trzeba wykonywać, ale to jest niesamowita, nieprawdopodobna przygoda z Duchem Świętym, w którą On wprowadza nas. Dlatego tak ważne jest, żeby być przepełniony Jego mocą, być przepełniony Duchem i iść tam, gdzie On będzie prowadził. On jest tym, który nas kieruje. Bo prawdziwe życie chrześcijanina to życie Chrystusa w nas przez Ducha Świętego w posłuszeństwie Bożemu Słowu. Jana 8, 31, Hebrajczyków 5, 11 do 14, Jakuba 1, 19 do 27. W posłuszeństwu Bożemu Słowu. Wiecie, czym się karmisz? Twoja duchowa dieta zdecyduje o tym, czy będziesz duchowo zdrowy. Jeżeli karmisz się śmieciami tego świata, to nie dziw się, że duchowo chorujesz.
Ktoś kiedyś powiedział, że nie oczekuj, że będziesz w dobrej duchowej formie, jeżeli chodzisz ćwiczyć tylko raz w tygodniu, jak dobrze pójdzie. Nie? Nikt to chodzi, żeby żaden sportowiec, który chce osiągnąć jakiś sukces, nie myśli sobie, a wystarczy, że raz w tygodniu potrenuję przez godzinkę, półtorej i mam z głowy. Po prostu czym się karmisz na co dzień? Dlatego poznawaj Słowo Boże, poznawaj prawdę, a prawda cię wyswobodzi. Wiecie, Duch Święty chce to wszystko wytworzyć w nas. Mówi, otwórz się, pozwól mi działać. Podejmij ten krok, gdzie ja ciebie prowadzę. Pozwól mi kierować. Niech twoje życie będzie przepełnione tym, co ja chcę wytworzyć w tobie. Pełnym tego owocu. Abyś był bardziej podobny do Chrystusa. Bo nasze życie to życie Chrystusa w nas przez Ducha Świętego w posłuszeństwie Słowu. I gdy mamy tak prowadzimy swoje życie, to ludzie patrząc na nas będą widzieć Chrystusa w nas. I będziemy odpowiadać na pytania typu, ty, a co jest takiego w tobie, że ty pomimo tego wszystkiego, co się wokół dzieje, wszyscy panikują, a ty masz pokój. A co jest to, gdy wokół ciebie jest tyle niepokoi, tyle trosk, a ty masz radość. Jak to jest? To jest ten Duch Święty, który wytwarza w nas te wszystkie rzeczy. Bo to jest Jego dzieło. I nie zapomnijmy o tym, jak ważne jest to dzieło. Dzieło Ducha Świętego w nas. Abyśmy coraz bardziej byli podobni do Chrystusa. Panie, tak dziękuję Ci za to, że Ty działasz w naszym życiu i że możemy objawiać Ciebie w naszym życiu. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty całkowicie napełnił nas swoją obecnością. Abyśmy całkowicie Tobie oddali wszystko. Powierzamy siebie Tobie. Jeśli słucha nas ktoś, kto nigdy nie oddał swojego życia Bogu. Jeśli Duch Święty Cię przekonuje dzisiaj, teraz, to przyjdź do Niego. Nie zagłuszaj tego głosu, ale odpowiedz Mu. Przyjdź do Jezusa. Zawołaj, powiedz, Jezu, wejdź do mojego serca, zbaw mnie. Niech Twój Duch wykonuje swoje dzieło we mnie. Jestem grzesznikiem, potrzebuję Ciebie. Chcę pójść Twoją drogą. Chcę być bardziej podobny do Ciebie. I chcę wydawać ten owoc Ducha w swoim życiu. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który działa w naszym życiu 24/7. Że Ty chcesz, Panie, przeobrażać nas, przemieniać nas na swój obraz i podobieństwo. Dlatego, Panie, ja wiem, że to nie jest łatwe. To nie jest trudne, że takie życie nie jest łatwe. On jest wręcz jest niemożliwe bez Ciebie. Dlatego prosimy Cię, abyś Ty czynił swoją wolę w nas. Prowadź nas, Panie, gdzie Ty chcesz, abyśmy poszli. Ufamy Tobie, wierzymy Tobie, bo Ty jesteś dobrym Bogiem. Dlatego, Panie, uwielbij się pośród nas. Prosimy Cię o to wszystko w Twoim świętym imieniu. Amen.